Witam Państwa w kolejnym programie To Warto Wiedzieć. Dzisiaj podcast Mirosława Matyi zatytułowany Polska Choroba. Nikt już chyba w Polsce nie ma złudzeń, że polski system polityczny przestał być funkcjonalny i jest chory, wręcz bardzo chory. Symptomy choroby są jasne i widoczne na każdym kroku. Wyprzedaż przemysłu, banków, ubezpieczalni, mediów, utrzymywanie setek tysięcy zbędnych urzędników. Nie mających nic do roboty prócz utrudniania obywatelom życia, sądy krzywdzące masowo obywateli i bezkarnie łamiące prawo, emigracja milionów Polek i Polaków w ostatnich latach przy jednoczesnej masowej imigracji obcych obywateli do Polski, kosztowne kłótnie na scenie politycznej o w gruncie rzeczy sprawy drugorzędne. Rozrost państwa i biurokracji, podział społeczeństwa, podsycany przez media głównego nurtu, będące niejako piorącym mózgi informacyjnym orężem głównych partii politycznych, to tylko niektóre przykłady tych symptomów, tej choroby polskiego systemu politycznego. Choroba ta prowadzi do zagarnięcia państwa przez aparaty partyjne i niebywałej patologii w polskim życiu publicznym. Reakcją na te zjawiska jest powoływanie do życia organizacji i ruchów obywatelskich, a nawet partii politycznych, które protestują, kreują własne wizje i programy, a więc próbują uzdrowić polskie państwo. Te ugrupowania nazywają same siebie bardzo chętnie wolnościowymi, antysystemowymi lub poza parlamentarnymi. Ale jak zwał, tak zwał. Chcąc zaistnieć na polskiej scenie politycznej, nowo powstające podmioty, Polityczno-społeczne koncentrują się na niestety tylko wybranych symptomach polskiej choroby. Smutne jest też to, że z reguły mało kto zadaje sobie trud, aby prawidłowo zdiagnozować tę chorobę, a tymczasem diagnoza w swej istocie, w tym przypadku, jest wręcz banalna. Nowe ruchy obywatelskie. Patriotyczne ugrupowania i partie wybierają swoich liderów, tworzą misje, programy i strony internetowe, na których z kolei nadają o aborcji, demokracji pryncypialnej, inflacji, zasobach własnych itp. Do tego dochodzi jeszcze parę patriotycznych haseł i spirala się kręci. Tak zwane nakręcanie się nawzajem nie ma końca. Hasłowość programów powtarza się aż do znudzenia. Walczymy przeciwko obowiązkowi szczepień, żądamy oddania narodowi polskich, polskiemu zasobów naturalnych, rząd powinien zlikwidować inflację, jesteśmy przeciwko kolejkom do lekarza. I temu podobne. Dość popularne jest przy tym powoływanie się na zagranicznych ekspertów, szczególnie amerykańskich: ten powiedział to, tamten napisał owo, a trzeci udowodnił szkodliwość noszenia maseczek, i tak w kółko. Oczywiście żadnego symptomu w żadnej chorobie nie wolno lekceważyć, ale też nie wolno pomijać innych symptomów. Poza tym symptom ma to do siebie, że pozostaje symptomem, a więc oznaką choroby, niekoniecznie ujawniającą jej źródło. Mamy więc klasyczny protest przeciwko wybranym symptomom przewlekłej choroby polskiego systemu politycznego z całym jej mnóstwem tak zwanych chorób współistniejących. Diagnoza, jak napisałem wyżej, jest konsekwentnie pomijana albo lekceważona. Zawsze jednak pojawia się to samo rozwiązanie problemu, czyli pomysł na uzdrowienie polskiej choroby, a jest nim parcie na Sejm, a więc zakładanie na szybko komitetów wyborczych po to, aby w następnych wyborach wprowadzić swoich ludzi do tego najwyższego organu Rzeczpospolitej. Oczywiście obietnica składana społeczeństwu jest tu jasna. Brzmi ona mniej więcej podobnie we wszystkich tych pozaparlamentarnych ugrupowaniach. Jak wejdziemy do Sejmu, zmienimy wszystko. Polska będzie krajem mlekiem i miodem płynącym i wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. To brzmi trochę tak, jakby powiedzieć nie grałem dotąd w Totolotka, ale teraz zagram i wygram milion. Jesteśmy więc świadkami hałaśliwej i dość powierzchownej walki z wybranymi symptomami polskiej choroby braku diagnozy i dość pro problematycznego pomysłu na uzdrowienie trzydziestoletnich dolegliwości tego, co nazywamy powszechnie systemem politycznym. Z reguły mamy tu na myśli politykę rządu i decyzje podejmowane w niższej izbie polskiego parlamentu, a więc w sejmie. Tymczasem sytuacja staje się w Polsce coraz bardziej dramatyczna i ta choroba osiągnęła aktualnie, nie bójmy się tego powiedzieć, stan przedagonalny. Zwróćmy jednak uwagę na drugą stronę medalu, czyli na aktualny system polityczny w Polsce i jego dysfunkcjonalność. Ten system się toczy, popełniając jeden błąd za drugim, traktując polskie społeczeństwo marginalnie i instrumentalnie, spychając obywateli do przysłowiowego kąta. Ale się toczy. On się toczy jak słynna lokomotywa w niemniej słynnej bajce Juliana Tuwima. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, Wielkie i ciężkie, z żelaza i stali, I pełno ludzi w każdym wagonie, A w jednym krowy, a w drugim konie. W trzecim siedzą same grubasy, Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Komunistyczny system polityczny udowodnił, że państwo może się rozwijać poprzez kryzysy. I tak dzieje się również w obecno-elitarno-parlamentarnym państwie polskim. Niemniej jednak, rozwój państwa od kryzysu do kryzysu ma to do siebie, że długofalowo ta koncepcja staje się utopią. Ten utopijny charakter owej koncepcji udowodniły również systemy komunistyczne. Tu wnioski w kontekście aktualnej sytuacji w Polsce nasuwają się same. Ciekawe jest jednak, jak aktualna semidemokratyczna machina polskiego systemu politycznego reaguje na noworodzące się ruchy i ugrupowania wolnościowe protestujące przeciwko 5G, zakazie aborcji, inflacji, wybranym ustawom itp. Otóż nie reaguje w ogóle. A przyczyna tego jest banalnie prosta te ugrupowania łechcą swoimi żądaniami jedynie koniuszek nosa wieloryba, a to nawet nie spędza snu z powiek tej wielkiej ryby. Ich żądania stwarzają dla tak zwanego systemu bardzo korzystną sytuację. Problemy pojawiłyby się dopiero wtedy, gdyby owe podmioty polityczne postawiły rzeczywistą diagnozę polskiej choroby i zażądały radykalnej terapii ustrojowej w Polsce. Tak się jednak nie dzieje. Konsekwentnie tego nie robią, i tu aż się prosi pytanie, dlaczego tego nie robią. Nie chcą, nie potrafią, czy może mają klapki na oczach, a między tymi klapkami widzą tylko jeden cel stołki w Sejmie i na tych stołkach samych siebie. Poprzez swoje zawężone misje i programy, omawiane podmioty polityczne z anty stają się prosystemowe. To specyficzny paradoks, ale niestety tak jest. Swoją nieudolnością do postawienia prawdziwej diagnozy i braku umiejętności sformułowania programu uzdrowienia polskiego państwa nigdy nie będą traktowane poważnie przez sapiącą i ledwo zipiącą elitarno partyjną lokomotywę. Wręcz przeciwnie, dla tak zwanego systemu taki przeciwnik jest mile widziany, bowiem nie stanowi dla niego rzeczywistego zagrożenia. Ten przeciwnik ma swoje zabawki w piaskownicy szczepienia, aborcja, zasoby własne, brak żywności na rynku i parę innych, a ta piaskownica jest już dawno zlokalizowana i kontrolowana przez wszechmocną i wszechobecną władzę. Zaś bawiące się w niej ugrupowania wolnościowe nakręcają się nawzajem. Podając na swoich stronach internetowych informacje o nowych symptomach polskiej choroby, używając niewybrednej retoryki i koncentrując się na nośnych, popularno-populistycznych tematach. W ten sposób nie zagrażają elitarno-decyzyjnej lokomotywie w Polsce i pośrednio stają się poniekąd prosystemowe. Ta prosystemowość objawia się jeszcze wyraźniej w biernym popieraniu aktualnej ordynacji wyborczej. Bo przecież, skoro pcham się do Sejmu, to automatycznie akceptuję sposób wyborów do tego organu. A co zrobić z faktem, że ta ordynacja wyborcza jest bełkotem demokracji? Najlepiej przemilczeć. No ale jak to jest z tą diagnozą opisywanej polskiej przewlekłej choroby? Bo o przewlekłości po ponad 30 latach możemy śmiało mówić. I tą diagnozę trzeba postawić, a najlepiej stawiać ją często i wszędzie, gdzie tylko się da. Pierwszym problemem polskiej choroby jest niedemokratyczna i bezprawna ordynacja wyborcza, w ramach której obywatel nie może indywidualnie kandydować do Sejmu, bowiem ustawa, kodeks wyborczy wyklucza taką możliwość. W ten sposób niezrzeszony obywatel jest pozbawiony biernego prawa wyborczego, a tym samym odebrana zostaje mu możliwość współuczestniczenia w procesie decyzyjnym. Kodeks wyborczy oraz ustawa o finansowaniu partii z budżetu zawierają wiele innych przywilejów dla wielkich partii leninowsko-wodzowskich kosztem obywateli, co stanowi złamanie konstytucyjnych zasad równości. Drugim problemem jest postkomunistyczna konstytucja, która jest sprzeczna, niekonsekwentna i na dodatek nie przystaje do dzisiejszych czasów. Konstytucja powinna być ustawą ponad ustawami, a tymczasem stała się nic nieznaczącym tekstem wobec wszechobecnych ustaw, które de facto stanowią prawo w Polsce. Powinna też być przestrzegana, ale jak pokazały ostatnie lata, łamana była nagminnie i bezkarnie. Trzeci problem dotyczy zupełnego braku współudziału obywateli w procesie polityczno-decyzyjnym w Polsce. Chodzi konkretnie o rozwój aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, które powinno współdecydować w ważnych sprawach, szczególnie na szczeblu lokalnym, samorządowym. Nie muszę dodawać, że ten problem jest symbiotycznie związany z dwoma wymienionymi wyżej kwestiami. Dlaczego powstające aktualnie ugrupowania i partie wolnościowe po pozaparlamentarne nie podejmują tych problemów i nie stawiają wyżej podanej diagnozy, która jest przecież jednoznaczna? Podobnie jednoznaczna jest potrzeba radykalnej terapii systemu politycznego w Polsce, której podstawowym elementem winna być nowelizacja konstytucji i ordynacji wyborczej oraz umożliwienie Polkom i Polakom udziału w procesie decyzyjnym na każdym szczeblu polityczno-administracyjnym. To powinny być działania oddolne, ponadpodziałowe i poprzedzone referendum, w którym społeczeństwo zostałoby zapytane, czy popiera tego typu zmiany. I już mamy plan terapii, która jest mozolna i niepopularna, ale jedyna wróżąca szansę na odzyskanie pełni zdrowia przez państwo polskie. Dlaczego więc obserwujemy walkę z wiatrakami albo z wierzchołkiem góry lodowej, podczas gdy jej podstawa jest nieruszana i wręcz akceptowana? I dlaczego nikt nie zadaje tego pytania? Ja mam na to tylko jedną odpowiedź: Debata dotycząca nowelizacji konstytucji to długie, żmudne i mało atrakcyjne przedsięwzięcie, wymagające udziału szerokiej rzeszy środowisk społeczno-politycznych, a więc niepopularna praca u podstaw. Co się zaś tyczy zmiany ordynacji wyborczej. No cóż, jak ma się dążyć do jej zmiany, skoro się aktualny system wyborczy samemu czynnie akceptuje? Pozostaje jeszcze kwestia bezpośrednio demokratycznego współrządzenia gminą i państwem. To już bardziej chwytliwe hasło, chętnie wykorzystywane przez pozaparlamentarne ugrupowania i określane przez nie z reguły mianem wprowadzania demokracji bezpośredniej. Niemniej jednak, aby wprowadzić demokrację bezpośrednią, trzeba mieć do tego podstawy prawno-konstytucyjne i demokratycznie wybrany parlament. A tymczasem jest jak jest. Po jednej stronie ciężka lokomotywa, a po drugiej piaskownica. Ta lokomotywa kiedyś stanie, jednak nikt nie wie kiedy, ale piaskownica jej na pewno nie zatrzyma. Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, i koła turkocą, i puka, i stuka to tak, to, to, tak, to, to, tak, to, to, tak. To.